1 marca na Polanie Jakuszyckiej, biegiem na 10 km stylem klasycznym, rozpoczęto 37. bieg Piastów. Gdy rano zawodnicy zmierzali do Jakuszyc, termometry wskazywały minus 4 stopnie Celsjusza. Do biegu na 10 km przystąpiło około 1200 osób, a ukończyło go 1186. Bieg był bardzo szybki, mimo zmieniających się warunków. W czasie poniżej pół godziny na metę przybiegło aż 13 zawodników. W tegorocznym biegu Piastów wśród zawodników nie zabrakło również przedstawicieli miasta Lubań. Najlepszy wynik spośród Lubanian uzyskał Tomasz Nawrocki, któremu podczas uroczystej gali zastępca burmistrza Lubania Mariusz Tomiczek wręczył kryształowy puchar. Peleton był bardzo kolorowy. W biegu udział wzięli zawodnicy z flagami i balonikami. 10 minut przed startem głównym na trasę wraz z przewodnikami ruszyła siódemka niewidomych młodych biegaczy. Warto jeszcze dodać, że ostatni na mecie, Jacek Balicki z Łodzi, liczy sobie bagatela 93 lata. Najpierw był Mazurek Dąbrowskiego, potem apel poległych, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, modlitwa i chwile szczerego wzruszenia. Tak w ogólnym zarysie wyglądały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lubaniu, przy ulicy Bankowej. W lubańskich obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych wzięli również udział członkowie rodziny podpułkownika Sawickiego, co podniosło rangę uroczystości i wzmocniło wydatnie jej symboliczny przekaz. Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Lubaniu zorganizowane zostały przez Lubańskie Stowarzyszenie Mieszkańców Panaceum oraz Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc.